No dobrze, więc rozpoczynam stream. Troszkę spóźniony, bo 18:05 miało być o 18:00, ale chyba to nie jest jakaś wielka przeszkoda. I zaczynamy tak jak w opisie z Daisy, aktualnie Epoch. Epoch, 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 różnie to się czyta. Ja sam tak naprawdę nie wiem, jakie są większe różnice pomiędzy standardem a właśnie tym Epochiem. No ale gram, bo usłyszałem od znajomego po prostu, że jest więcej opcji, jest lepszy. Tylko coś się zawiesiło, jeżeli chodzi o ten serwer. No dobra. Także inny serwer odpalamy. Nie będę zasłaniał nic, bo nie sądzę, żebym miał jakąś wielką bazę widzów na ten moment. Więc nie jest to konieczne. Może w przyszłości. No i chwilę to potrwa, zanim się załaduje. Od razu mogę powiedzieć, że armę mam na lowach bodajże. I oczywiście w okienku 1720. 1280 na 720. No i FPS-y, jeżeli jest tutaj taka wtyczka, będziecie widzieć. Zależnie od serwera jest wtyczka, która pokazuje FPS-y albo nie. Różnie bywa. No ale myślę, że w okolicach 30 będzie i będzie podobnej jakości jak właśnie Battlefielda trójki, którego wrzuciłem wczoraj. To był taki test na pustym koncie, można powiedzieć, nikogo nie było jako widza. Bo chciałem po prostu sprawdzić, czy dam radę, tak? Wyszło na to, że dam radę. Dlatego będę próbował streamować po prostu codziennie coś innego. A gier, uwierzcie mi, mam aktualnie streamuję takich do streamowania typowo pełno, bo mam Daisy, Infestation, War Thundera, World of Tanks, Battlefielda trójkę, Defiance, Neverwinter myślę, że się nada, League of Legends, Infinite Crisis, także no trochę tego jest. No i oczywiście internet jest pełny, tak, gier darmowych, które mogę pograć z widzami. PlanetSide 2 na przykład jest świetny, nie mogłem w niego za bardzo pograć na starym kompie, teraz z chęcią bym odpalił. No i dobra, ładuje się już postać na serwer. Prawdopodobnie bardzo szybko zginę, bo nie znam jeszcze mechaniki zombiaków tutaj. W Infestation jest trochę prościej dla mnie. Chociaż tam też sporo pozmieniali, teraz są jakieś szybkie, skaczące zombie i tak dalej. Czarnaruś, tak? Komarowo. I tak nie znam mapy. No dobra, PS24. No to tragedii nie ma. Co dostajemy na początek? Smoke grenade'a. Flashlight, mapa. Plecaczek. Dwa bandaże, painkillery. No dobra, może być. To jest chyba tak. End. Gdzie tu jest co? Tak. Włączam i wyłączam. Ale zostawię włączone na razie. Muszę się rozejrzeć. Jest jakieś miasteczko, tak? No to będzie całkiem ciekawie. Na pewno jakiś ekwipunek będę mógł znaleźć w takim miejscu. I witam już mojego pierwszego widza. Zastanawiam się, jak ja mogę ten granat rzucić, szczerze mówiąc. Bo mam go w łapie. O, tak się rzuca, no dobra. Rzuciłem, można powiedzieć, niepotrzebnie, ale i tak mi ten smoke granat do niczego niepotrzebny. Także szybko się tylko oddalę z tego miejsca. Co jest? Bieganie mi się zwiesiło. No nie wierzę. Wciskam podwójnie shift i nie biegnie. O, teraz. Widocznie ten granat jest tutaj zbugowany. No ale to różnie bywa, to jest Daisy, tak? W zależności od serwera pełno bugów. Albo i nie. Jak tam administratorzy tego serwera sobie to ustawią, naprawią i tak dalej. No dobra, tylko który jest otwarty ten budynek? Z bliska to jeszcze jestem w stanie poznać. Są te otwarte okna i takie jakby mleczne. Czyli widać, że tekstura jest po prostu nadana.
No ale myślę, że zaczniemy normalnie od tego początku. Tak. No i co jest znowu? Czemu nie biegniesz? No dobra, takie kliknięcie jakby. Też zmienia. No przemian w sensie, lewy i prawy przycisk mysz. Mówię, ja nie jestem rozeznany. Oj, zombiak. Nie jestem rozeznany jeszcze. No i już mnie goni. Cholera jasna. Nie jestem jeszcze rozeznany, jeżeli chodzi o DayZ. Bardziej właśnie w Infestation grałem. DayZ wymagało jednak mocniejszego PC-ta niż Infestation. No ale tam przegranych godzin w DayZ mam może z 2-3. Na streamach to nadrobię, myślę. Jeżeli da się to oglądać. Myślę, że zrobimy coś w stylu do 19 będziemy grali w DayZ. A od 19 do 20 Battlefield 3. Albo cokolwiek na co. Jeżeli będą widzowie, to zagłosują. No, kanał stał odłogiem. Długi czas. Już nie dziwię, że widzów nie będzie na początku, bo każdy taki kanał porzuca. Ja sam bym porzucił kanał, jeżeli nie ma żadnych filmów od miesiąca czy dwóch. No. Ale myślę, że postaram. Znaczy, na pewno ja się postaram to naprawić, ale myślę, że powoli uda mi się tam trochę to odbudować. Nie wszystko naraz, ale po trochu się odbuduje ten kanał. Nie wiem też za bardzo, jak te zombiaki zgubić. One potrafią być bardzo, bardzo daleko za mną i dalej mnie gonić. Także nie wiem, od czego to zależy. Ale są upierdliwe bardzo. Dobrze, przynajmniej mamy nieskończony sprint tutaj. No ja dupa i tak mnie widział, nie wiem jakim cudem. Myślałem, że zrobię taki myk, że się nagle położę i będzie ok. No cholera, jaki upierdliwy, no. I zaraz mi się jeszcze połączenie z siecią zerwie. I tyle z mojego grania będzie. Możliwe, że teraz ustawienia, które mam, są za wysokie i mój ping przez to szaleje. Możliwe, bo coś tam jeszcze kombinowałem po nagrywaniu tamtego Battlefielda. Także możliwe, że coś popsułem. No ale nie widzę, żeby były jakieś lagi. W sensie od internetu, bo to, że są lagi od mojego PC-ta, to jest więcej niż pewne. O, zostawił mnie. Także mogę teraz spokojnie odejść kawałek. I udać się w stronę bardziej tamtego miasta. No i jakim cudem on mnie goni? O i następny jeszcze. Jakim cudem? To ja nie wiem. Tak, mam za duże ustawienia, bo widzę, że zaczyna migać. Może klatek jeszcze nie gubi, ale migać już zaczyna. O, ludzie. Może jakaś broń tu będzie? Jest magazynek, ale co mi z magazynka? Jeżeli nie mam makarowa. Hemlighty. Hemlightów też nie potrzebuję. Prawdopodobnie już stąd nie wyjdę. Chociaż. O, pierdziele. Niewiele brakowało, abym wyszedł. Musi mi zwolnić miejsce, tak jakby. No i dobra. Coś mi się chyba przestawiło, bo mam bardzo mało FPS-ów.
Ale to bardzo mało. A miałem w okolicach 25 stałe mniej więcej. Już muszę zobaczyć. Nie no, jest tak samo jak było. Coś jest nie tak. Może ten serwer po prostu, chociaż nie no, to jest arma, tak? Te miasta po prostu takie są. Ale 70 klatek już zgubiłem, co mi bardzo przeszkadza, szczerze mówiąc. Teraz zrobimy krótki restart. Może to coś da. Dobra, trudno, najwyżej zginę. Zrobię szybki restart i zmienię ustawienia. Bo może to pomoże. Tak zarymuję. No i dobra.